Cześć, witajcie, a raczej dobry wieczór na kanale WrotKids TV i dziękuję Wam bardzo na wstępie za to, że wymyśliliście tak wiele, tak dużo pomysłów mi poddaliście pod nos dotyczącej nazwy tej serii, która będzie pojawiała się o 20. No i słuchajcie, pomyślałem, że jest tak dużo propozycji, że je jakoś połączymy. Połączymy je i wyszedł mi tytuł Brot na dobranoc. Coś takiego, tak będzie seria się teraz nazywała. Dziękuję Wam bardzo, było bardzo tam dużo ników, w sensie użytych w nas tytułu, które, w tytułach, które zaproponowaliście, było dużo użytych właśnie mojego niku, Brot. Więc pomyślałem, że to połączymy. Było też dużo słówek związanych z dobranoc, z dobrym dniem i tak dalej, więc pomyślałem, że będzie to Brot na dobranoc. Coś takiego, więc ta seria się tak nazywa, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czymś istotnym, o czymś ważnym. Bo tak, słuchajcie, jest to temat taki aktualny i pewnie będzie zawsze tematem aktualnym. Chciałbym z Wami porozmawiać o Waszych danych osobowych i Waszym bezpieczeństwie, bo to jest niezbyt, nie zawsze poruszane. No a warto o tym wspomnieć, tak króciutko powiem, słuchajcie, o co chodzi. Dane. Co to są dane? Dane to są pewne informacje, które są, słuchajcie, zapisane na różnych nośnikach, czyli na przykład, nie wiem, na kartce papieru, czy nośnikach elektronicznych i tak dalej, czyli na przykład na komputerze. Co to są dane? No jakiś na przykład wasz numer telefonu, wasz adres, gdzie mieszkacie, do jakiej szkoły chodzicie, jak się nazywacie, imię i nazwisko i tak dalej, data urodzenia i tak dalej, a też oczywiście dostęp do kont bankowych, numery telefonów i tak dalej. To są tak pokrótce, oczywiście to nie jest, słuchajcie, taka definicja stricte. Jest bardzo ogólna, może tak to powiem. Jest bardzo ogólną definicją na potrzeby właśnie tutaj naszej rozmowy. No i co z tymi danymi? Słuchajcie, pamiętajcie o tym, to taki apel do Was i wiem, że jesteście naprawdę rozsądni i też warto o tym, ale warto o tym przypomnieć. Moi kochani, nie podajcie, nigdy, przenigdy nie podawajcie, nie przekazujcie, nie ujawniajcie Waszych danych osobowych nikomu, w szczególności obcym osobom, słuchajcie. Bo na przykład jak podajecie komuś numer telefonu jakiejś nieznanej osobie, czy pokazujecie go, nie wiem, na jakimś streamie, wpisujecie w komentarzu, to możecie narazić się na niebezpieczeństwo, więc tego nie róbcie. Pamiętajcie o tym, żeby też nie podawać dokładnie waszych danych osobowych, adresów, do jakich szkół chodzicie, gdzie obecnie przebywacie i tak dalej. Jest to bardzo ważne, bo może ta informacja dotrzeć do jakiejś osoby, która chce Wam zrobić krzywdę, więc uważajcie no, na coś takiego, bo takie osoby też się mogą zdarzyć. Na świecie jest miliardy osób i tak dalej, miliardy, więc bardzo dużo i nie każdy jest dobry i może ktoś tam na Was czyhać, więc pamiętajcie o tym, nigdy nie podawajcie nikomu numeru telefonu, waszego adresu, waszych danych takich jak, no podaję właśnie przykładowo, numer telefonu, adres, czy dane do kont. Oczywiście nie wszyscy macie konta bankowe, ale oczywiście nie podawajcie też waszych danych do waszych rodziców kont bankowych, prawda? To też jest bardzo istotne, nie podawajcie, nie mówcie gdzie jesteście obecni i tak dalej. Żebyście po prostu, czemu ja to mówię? No żeby Was chronić, też zaapelować. Oczywiście nie jestem w stanie ochronić Was wszystkich, ale mogę w ten sposób jakoś Was mobilizować i jakoś może ustrzec, tego nie wiem, ale chociaż nakierować w jakiś sposób, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że dla pewnie części, może sobie posłodzę, ale dla pewnej ilości z Was, części, jestem jakimś wzorem, jakimś autorytetem, więc chciałbym, żeby Wam przekazywać jakieś te, może nie jakieś, ale przekazywać Wam taki dobry przykład Wam dawać. I właśnie o to chodzi, nie podawajcie tych danych. Jeżeli macie jakieś konkursy, na przykład ktoś Was podaje, że wygracie coś tam, tylko podajcie swój numer, kartę kredytową rodziców i tak dalej. Przenigdy nie róbcie czegoś takiego, bo może to doprowadzić do naprawdę złych skutków dla Was, dla Waszych rodziców,
Więc pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym. Jeżeli czegoś, coś pominąłem, to oczywiście nagramy kolejny filmik. Może też wy napiszcie w komentarzach, co myślicie o takich rzeczach. Czy zdarzyło wam się kiedyś podać takie dane, ale nie podawajcie szczegółów, napiszcie, że tak. Czy oglądając ten filmik, który wam teraz tutaj, teraz nagrywam, w którym rozmawiamy, czy zmienicie wasze nastawienie do tej sprawy, czy jednak was może przekonałem do tego, żeby tego nie robić? Pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne, w komentarzach na YouTubie, na Facebooku nie podawajcie swoich numerów, swoich adresów, bo naprawdę może ta informacja, ten telefon dotrzeć do kogoś, kto wam chce zrobić krzywdę. No i pamiętajcie, no to jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że was na to, co do tego uczuliłem. No i co? Ja wam dziękuję za uwagę. Napiszcie w komentarzach, o czym miałbym porozmawiać też w przyszłości. No i napiszcie też, co sądzicie o tym, co teraz powiedziałem. A ja wam życzę dobrej nocy, no i karaluchy pod poduchy. Trzymajcie się. Cześć. Hej, cześć! Jeżeli spodoba ci się seria, kliknij w lewy górny róg gdzieś tutaj, żeby zobaczyć sobie całą serię. Jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, lewy dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj.